Za nami szósta edycja Festiwalu Sztuki Jabłka, na który zaprosiła prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska. Były to 3 dni wypełnione sztuką i różnymi formami artystycznego wyrazu. Od malarstwa i fotografii, przez teatr i kino, aż do muzyki. Od samego początku chcieliśmy, żeby festiwal stanowił taką ofertę dla osób, które w tych takich największych bełchatowskich imprezach jednak siebie nie widzą. Czyli szukają czegoś innego. Festiwal ma odpowiedzieć na to, ma być odpowiedzią, naszą odpowiedzią miasta, instytucji kultury, ale również wielu innych miejsc, bo proszę pamiętać, że festiwal nie dzieje się tylko w instytucjach kultury, on wychodzi ponad. W miniony weekend bełchatowianie mogli uczestniczyć w kilkudziesięciu festiwalowych wydarzeniach. Wystawy malarskie, jabłecznik literacki, motocyklowa zbiórka krwi, warsztaty fotograficzne, a do tego pokazy filmowe i spektakle teatralne. Przez 3 dni festiwalowe dni artystycznych propozycji nie brakowało. Znakiem rozpoznawczym Festiwalu Sztuki Jabłka od lat jest dobra muzyka. Koncerty, które odbywały się w różnych punktach miasta, przyciągnęły miłośników różnych gatunków muzycznych. Chór Pasjonata, Valium Coffee, Marta i Artur Młynarczykowie, Patryk Pietrzak i Pan Jędras dostarczyli moc pozytywnej energii. Podczas festiwalu obchodziliśmy także jubileusz 15-lecia działalności bełchatowskiej grupy Trudy. W jubileuszowym koncercie udział wzięli także zaproszeni goście Mesalina i Zakręty. Zaczęło się w 2007 roku, czyli 15 lat temu. Kilku znajomych kumpli stworzyło zespół. Grali najpierw w trójkę: Krzyś, Michaś i Tomek, perkusista. Potem poznałem ja chłopców, więc dołączyłem do nich, zaczęliśmy grać. Doszedł Krystian, basista. I powstały Trudy. Jak to się zaczęło i dlaczego to robimy? No bo lubimy muzykę, lubimy grać, tworzyć, śpiewać. Jubilatom życzymy kolejnych wspaniałych lat na scenie, a już dziś zapraszamy na kolejną edycję Festiwalu Sztuki Jabłka.